Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Witam Państwa, Czesław Zasiński. Zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń ósemki telewizji regionalnej. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla mieszkańców Sieradza i potencjalnych pacjentów Szpitala Wojewódzkiego. Szanowni Państwo, 20 sierpnia od godziny 8.00 Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sieradzu wznowił w pełnym zakresie swoją działalność. Zapraszam Państwa do wysłuchania komunikatu przedstawiciela wojewody łódzkiego w sprawie sytuacji epidemicznej w województwie łódzkim. W województwie łódzkim są 44 kolejne zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą jednego dziecka, 12-letnich dziewczynek, 12-letnich chłopców, 8 młodych kobiet, 9 kobiet w średnim wieku, 3 kobiet w starszym wieku, 9 młodych mężczyzn, 8 mężczyzn w średnim wieku oraz 2 mężczyzn w starszym wieku. To osoby od 2 do 75 roku życia. Mamy też dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 49 osób po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To 3 dzieci, 12-letnie dziewczynki, 12-letnich chłopców, 10 młodych kobiet, 8 kobiet w średnim wieku, 6 kobiet w starszym wieku, 12-letnich chłopców, 7 młodych mężczyzn, 8 mężczyzn w średnim wieku oraz 1 mężczyzna w starszym wieku. W tej chwili w województwie łódzkim są 4764 osoby z potwierdzonym zakażeniem. 817 osób jest aktualnie zakażonych, 36 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia, 2271 osób jest objętych kwarantanną, a 479 nadzorem epidemiologicznym, 3722 osoby zostały uznane za zdrowe. Poprzedniej doby wykonano 1822 testy. W dalszej części przeglądu przygotowałem dla Państwa. Czy wiemy już wszystko, jak będzie wyglądał nowy rok szkolny? Przypomnijmy jeszcze raz, jak wypadła tegoroczna matura w regionie. Jak w Sieradzu powstawał pomnik stulecia Bitwy Warszawskiej? Zaginięcie 91-latki i jak powinniśmy troszczyć się o osoby starsze? 22 sierpnia rusza 410 pielgrzymka sieradzka. Kolejne zwycięstwo Warty Sieradz na wyjeździe. Niebawem rozpocznie się rok szkolny. Czy pierwszy dzień nowego roku szkolnego będzie bezpieczny? Z dyrektorami sieradzkich szkół rozmawialiśmy o możliwych wariantach nauki i bezpieczeństwie uczniów oraz o informacjach, jakie spływają z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W najbliższym czasie porozmawiamy również m.in. z przedstawicielami łaskich podstawówek o przygotowaniach do 1 września. O tym, jak będzie rzeczywiście wyglądał nowy rok szkolny, pierwszy dzień nauki naszych pociech, będziemy Państwa informować na bieżąco. Pani dyrektor, trwają przygotowania do nowego roku szkolnego. Co udało się zrobić w szkole podstawowej nr 4 w czasie wakacji i nieobecności uczniów w szkole? Zniknęła nam sala gimnastyczna. Jak Państwo zauważyliście, już jesteśmy po pracach rozbiórkowych. Wchodzimy w kolejny etap budowy sali gimnastycznej. W związku z tym w szkole też zmieniamy funkcję
i przeznaczenie niektórych pomieszczeń, nie tylko ze względu na COVID, ale również ze względu na brak sali gimnastycznej, jak również na planowane prace, które mają się rozpocząć w tym roku szkolnym, bo dostaliśmy dofinansowanie na rozbudowę i modernizację naszej szkoły w ramach regionalnego programu operacyjnego. Będziemy wymieniać w trakcie roku instalacje, będziemy modernizować sale lekcyjne 4 i to do końca roku szkolnego te prace się powinny zakończyć. W związku z tym taka mała reorganizacja wewnątrz musi nastąpić. Natomiast w budynku B w ramach realizacji projektu unijnego Wiem więcej, mogę więcej, inwestycja w przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu, prowadzimy remonty sali komputerowej i remonty pracowni chemicznej, które jeszcze trwają. W ramach właśnie tego programu unijnego zakupiliśmy bardzo dużo pomocy dydaktycznych i też wyposażenie w meble nowej pracowni. Te pomoce w części już są porozdzielane na konkretne pracownie, nauczycieli, a reszta będzie się działa, jak nauczyciele wrócą do pracy. Budowa sali gimnastycznej jeszcze troszkę potrwa. W takim razie gdzie będą zajęcia wychowania fizycznego tutaj w tym budynku? Myślę, że w końcu spełnią się też nasze marzenia po części, żeby prowadzić taki system skandynawski, że jak najwięcej tych zajęć wychowania fizycznego powinno się odbywać na dworze i w miarę możliwości będziemy to robić, jeżeli tylko pogoda nam na to pozwoli. Też zalecenia MEN-u, ministra zdrowia, są też w tym kierunku, żeby te zajęcia prowadzić, w ogóle jak najwięcej zajęć prowadzić mimo wszystko na świeżym powietrzu. A przystosowujemy też jedno z większych pomieszczeń do takich zajęć prowadzenia gimnastyki, bądź też będziemy wykorzystywać salę gimnastyczną, która jest w budynku B. Ubiegły rok szkolny był dosyć trudny ze względu na zdalne nauczanie przede wszystkim. Jak pani go ocenia i jak pani ocenia też wyniki egzaminów podstawówki? No, wyniki egzaminów myślę, że nie są, może nie spełniły naszych oczekiwań do końca. Jeżeli chodzi o zdalne nauczanie to poradziliśmy sobie w miarę możliwości całkiem nieźle, jak zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i od zaraz trzeba było reagować i myślę, że zareagowaliśmy. Z pomocą rodziców udało nam się naprawdę ocenia bardzo dobrze przejść przez to nauczanie zdalne. Oczywiście nie chcielibyśmy powrotu nauczania zdalnego. Wszyscy tęsknimy za nauczaniem tradycyjnym i chcielibyśmy powrotu do normalnej szkoły. Czas pokaże, tak, jak będzie wyglądał ten nowy rok. Jest też możliwość przecież nauczania hybrydowego i pewnie tego będziemy się w pierwszej kolejności chwytać, jeżeli jakiekolwiek zagrożenie by wystąpiło. Ta sytuacja jest trudna, trzeba się do niej jakoś przygotować. No tak, jesteśmy teraz na etapie przygotowywania procedur i różnych rozwiązań. Jeszcze może za wcześnie trochę, żeby mówić o konkretach, bo to wszystko jest jeszcze w fazie przygotowań, ale musimy być przygotowani na różne ewentualności. Pani dyrektor, jakie remonty i przedsięwzięcia udało się zrealizować w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu? Takim ważnym dla naszej szkoły zadaniem była budowa sieci teleinformacyjnej i taka budowa, która właśnie dobiega końca, to zadanie bezwzględnie pomoże nam nie tylko w jej segmentacji, nie ułatwi nam pracę w związku z tą, że będziemy funkcjonować wszyscy w tej sieci, ale również zapewni nam stały dostęp do internetu, że tak powiem, we wszystkich pomieszczeniach naszej dużej szkoły, a tym samym pozwoli nauczycielom również wykorzystywać bardzo bogatą ofertę pomocy dydaktycznych, właśnie tych nowoczesnych, tych multimedialnych. Drugie zadanie to modernizacja takiego systemu monitoringu. Nowe kamery, które są założone w dużej części naszej szkoły, dobrej jakości kamery, pozwolą nam bez wątpienia wesprzeć dzieci w takich zachowaniach ryzykownych, uchronić przed ryzykownymi zachowaniami uczniów.
własnym sumptem. Tutaj robiliśmy remonty kilku pomieszczeń lekcyjnych, tak by po prostu jak najbardziej stworzyć w nowym roku szkolnym jak najlepsze warunki do nauki i pracy. W czasie wakacji realizowaliśmy i nadal realizujemy program zajęć takich profilaktyczno-sportowych. Tutaj młodzież, dzieci mogły uczestniczyć w tych zajęciach zarówno z naszej szkoły, jak i w ogóle z terenu miasta i mogły pod, co ważne myślę, w sposób bezpieczny, bo pod okiem nauczyciela, uczestniczyć w zajęciach sportowych, turniejach, zwyczajnie aktywnie spędzać tutaj czas wakacji. Rok szkolny był dosyć trudny. Jak Pani go ocenia, jak sobie z tym poradziliście? Tak, no pamiętamy przecież, że zajęcia lekcyjne zostały zawieszone już w połowie marca, a więc do końca roku to był długi okres czasu i przez cały ten czas prowadziliśmy naukę zdalną z wykorzystaniem różnych możliwości, czyli dziennika elektronicznego i telefonów, ale i różnych takich portali edukacyjnych, ale takim, że tak powiem, najlepszym, najbardziej przez nas wykorzystywanym to była aplikacja Teams, która umożliwiła nam taką bezpośredni kontakt z dzieckiem, pracę w takim czasie rzeczywistym i to możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że realizowaliśmy właśnie lekcje. Prawda, takie o określonym czasie, według określonego planu zajęć i to bez wątpienia pomogło nam w realizacji tej zdalnej pracy. Natomiast ja tu chcę podkreślić, że z perspektywy czasu i z takiej pewnej odległości możemy już powiedzieć, że udało nam się w ten trudny czas przebrnąć, pozytywnie przebrnąć, ale tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko, chcę tutaj podkreślić rolę nas nauczycieli, choć bez wątpienia zaangażowanie było ogromne, ale myślę, że tutaj jest bardzo ważna sprawa dotycząca zaangażowania, systematyczności, takiej odpowiedzialności, udziału w tej zdalnej edukacji samych uczniów i bezwzględnie ogromna rola rodziców, którzy nas wspierali nie tylko w sensie edukacyjnym, ale również w sensie takiej technicznej pomocy dzieciom. Przed Państwem kolejne trudne zadanie, organizacja nowego roku szkolnego. Kilka dni temu ukazały się przecież wytyczne i rekomendacje ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego. Wiemy też, że decyzją rządu, decyzją ministra edukacji narodowej dzieci wracają, rozpoczynają nowy rok szkolny w sposób tradycyjny, a więc wracamy do szkoły. I my jako społeczność, muszę powiedzieć, że przyjęliśmy właśnie tę decyzję dwojako, bo po pierwsze z pewnym jednak zadowoleniem, bo tak jak mówię, ta edukacja zdalna trwała już tak długo, że troszkę zmęczeni jesteśmy właściwie wszyscy, a więc nadzieja na tą normalność troszkę nas pocieszyła. Ale oczywiście ta nadzieja i to zadowolenie absolutnie no, jest niepełne, dlatego że boimy się oczywiście, zwyczajnie z pełni lęku i obaw jesteśmy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Opracowywujemy takie właśnie zasady funkcjonowania szkoły od 1 września. Staramy się w tych zasadach uwzględnić wszystkie właśnie te wytyczne, o których mówi pan minister zdrowia. Wskazuje nam szkołom główny inspektor sanitarny. Musimy też tutaj w szkole zapewnić dzieciom pobyt no, jak najbardziej taki właściwy, jeśli chodzi o te obostrzenia sanitarne. Wszyscy wiemy, drodzy Państwo, że młodzież, szczególnie w takim wieku rozwojowym, z jakimi my akurat dziećmi, młodzieżą mamy okazję pracować, taka potrzeba bycia z rówieśnikami to taka naturalna potrzeba. W związku z tym tu się obawiamy podczas przerw takich śródlekcyjnych o te zachowania młodzieży i czy tutaj ten dystans będziemy mogli w pełni zachować. To nasza wątpliwość. No, poza tym różne szczegóły, o których teraz myślimy i całe te procedury, o których wspominam, będą myślę opracowane do końca przyszłego tygodnia, tak by móc z stosownym wyprzedzeniem zaprosić i zaprezentować i uczniom i rodzicom, żeby wiedzieli, co czeka dzieci po przyjściu do szkoły od 1 września.
Absolwenci szkół średnich, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu dojrzałości, znają już wyniki. Niestety w skali kraju co czwarty uczeń nie zaliczył matury. A jak wypadła młodzież z naszego regionu? O tym rozmawialiśmy z wicestarostą powiatu sieradzkiego oraz starostą powiatu łaskiego. Posłuchajcie. Panie starosto, w ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność rozmawiać o naborze do szkół ponadgimnazjalnych. Ten nabór w sumie jeszcze trwa, bo on będzie trwał w zasadzie do 1 września, ale umówiliśmy się w dniu dzisiejszym na rozmowę na temat wyników z egzaminów maturalnych. Przypomnijmy, szanowni państwo, średnia w Polsce to około 74% zdanych matur przez przyszłych absolwentów już. Jak to wyglądało w powiecie sieradzkim? Otóż w powiecie sieradzkim, jeżeli chodzi o zdawalność ogółem, mamy na poziomie 72%, województwo 72,5%, kraj 74%. W łódzkim mieścimy się w pierwszej dziesiątce powiatów. Natomiast myślę, że na to trzeba spojrzeć nie tylko przez pryzmat tych trzech liczb, ale musimy spojrzeć na to, jakie mamy szkoły, które szkoły, jakie wyniki osiągnęły. Więc mogę powiedzieć, że na przykład oba nasze licea, i Jagiellończyk, i Żeromski, mają piękną zdawalność matur, bo powyżej 95%. Wygląda to bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o zespoły szkół, tam gdzie uczymy zawodu, też ta zdawalność nie najgorzej wygląda. Szkoła, przed którą stoimy, czyli zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1, a po sieradzku mechanik, ma zdawalność wyższą niż średnia województwa, a spojrzeć też na to trzeba w ten sposób, że młodzież często myśli o tym, żeby zdobyć zawód, no i traktuje tę maturę, przynajmniej część młodzieży, na zasadzie takiej, że no jak się uda zdać, to dobrze, a jeżeli nie, to oni idą do pracy, bo zawód już mają, no to patrząc w ten sposób, to wynik też jest zadowalający i no może nawet więcej niż zadowalający, możemy się cieszyć z tego wyniku. Oczywiście są też szkoły, które słabiej wypadły, ale to są uwarunkowania i jakieś tam wieloletnia, powiedzmy, tradycja w tym względzie, że jednak młodzież może nieco słabsza do tych szkół się dostaje, stąd i wyniki na maturze nieco gorsze. Proszę powiedzieć, ile łącznie abiturientów przystąpiło do matur w powiecie sieradzkim? W naszym powiecie 749 uczniów przystąpiło do matury, z czego zdało 542, 207 niestety nie zdało. W przypadku, jeżeli to jest jeden przedmiot, którego uczeń nie zdał, we wrześniu może poprawiać, może być poprawka. Takich jeden informacji jeden. Obowiązkowy, jeden tak? Obowiązkowy. W Jagiellończyku najwięcej, jeżeli chodzi o licea, w Żeromskim, bo 158 zdawało. W Jagiellończyku 148, czyli 10 uczniów mniej. W Błaszkach 34, w Warcie 10, w Złoczewie 13 i w LO, które już ostatni rok było w zespole szkół właśnie ponadgimnazjalnych, czyli w mechaniku, 24 uczniów. Więc jeżeli porównamy te wyniki, no to te czyste licea tak zwane, czyli tam, gdzie jest tylko liceum, wyniki są znacznie wyższe. Jeżeli jest to liceum w zespole szkół, wyniki są nieco słabsze. Jako organ prowadzący takiej wstępnej analizy próbowaliście dokonać, szukaliście przyczyn, dla których tak się rzeczywiście zadziało? Znaczy może nie będziemy my się wgłębiać tak bardzo, raczej szkoły zastanowią się. Jest coś takiego jak edukacyjna wartość dodana. Co to znaczy? To znaczy, że musimy patrzeć, jeżeli szkoła dostała bardzo dobrych uczniów i tej wiedzy przybyło, no to jest super. Ale jeżeli szkoła dostała bardzo dobrych uczniów i ci uczniowie nie poprawili swojego wyniku, no to już jest mniej radośnie. Natomiast jeżeli szkoła dostała bardzo słabych uczniów i nawet ten wynik nie wygląda dobrze, ale się okazuje, że uczniowie zdobyli nowe umiejętności, nową wiedzę, poprawili stan swojego posiadania, oczywiście procentowo w stosunku do tego, co było wcześniej, no to znaczy, że szkoła dobrze uczy, że dobrze pracuje. Pani starosta, 12 sierpnia rozmawialiśmy o kwalifikacjach wstępnych uczniów do placówek podległych państwu. Rozmawialiśmy również o inwestycjach, jakie
udało się przed 1 września jeszcze przeprowadzić, albo trwają jeszcze na terenie powiatu łaskiego. Dzisiaj chciałbym porozmawiać dalej o oświacie, ale tym razem o wynikach poszczególnych szkół i wynikach maturalnych. Jak to wyglądało, pani starosto, u państwa w powiecie łaskim? Witam państwa. Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące, bo może od liceum ogólnokształcącego zacznę. 83% osób zdających maturę zdało pozytywnie. Prawo do poprawki ma 14 uczniów, a 3 uczniów nie zdało. Przypomnijmy, że prawo do poprawki to uczeń nabywa w sytuacji, w której nie zda jednego egzaminu. Obowiązkowych, tak. Nie zdał jednego egzaminu. Tak, tak, tak. 3 uczniów niestety już nie będzie miało prawa do poprawki. Tutaj to procentowo wychodzi, że 83% mamy osób zdających maturę z wynikiem pozytywnym. Jeżeli chodzi o tak zwany ekonomik, no to tu niestety jest zdecydowanie gorzej niż było to w latach ubiegłych. Wynik jest 53%. Na 60 uczniów 32 zdało wszystkie egzaminy. 18 uczniów będzie mogło poprawiać, 10 niestety już w przyszłym roku dopiero. Jeżeli chodzi o zespół szkół mundurowo-technicznych, no ta szkoła oraz szkoła w Sędziowicach ostatnimi laty nie miała wysokiej zdawalności matur i my chcemy to poprawić. Wiadomo, że to nie od razu następuje. Tu mamy w zespole szkół mundurowo-technicznych w Ostrowie 31%. Tu pani dyrektor zastrzegała, że ta klasa, która w tym roku zdaje, jest klasą taką troszkę słabszą. W tamtym roku było to 80%, a w tym roku już 31%, więc widać to też po młodzieży, która akurat do tej szkoły idzie. I jeżeli chodzi o zespół szkół rolniczych w Sędziejowicach, to było 43%. Także no nie wygląda to najlepiej i ja uważam, że powinniśmy podjąć w całym kraju zdecydowane kroki odnośnie karty nauczyciela, odnośnie tego, aby tych nauczycieli, którzy sobie z młodzieżą nie radzą, no jednak łatwiej można było wymienić. Ja rozmawiam z dyrektorami też i wina tak naprawdę nie leży po stronie uczniów tylko i wyłącznie. Owszem, różni są ci uczniowie, ale też po stronie osób, które nauczają. I no niestety karta nauczyciela trochę wiąże dyrektorom ręce z tym, co właśnie zawsze rozmawiam z dyrektorami, to oni sami mówią, no że po kilku nauczycieli to najchętniej gdzieś tam no mogliby zmienić zawód i odejść, bo widzą, że jednak no nie każdy, kto wybrał ten zawód, nadaje się do tego zawodu. Ja powiem tylko państwu tak, ten rok ci maturzyści, to jest taki specjalny. To właśnie, jeżeli pan pozwoli, przepraszam pani starosto, ale ja bym tak, myślę, że na głębsze analizy państwa i na rozmowę między innymi z naszą redakcją już teraz zapraszam w późniejszym czasie, bo myślę, że czynników, które wpłynęły na to, że statystycznie jak gdyby ta matura nie wypadła w skali kraju czy u państwa zbyt dobrze, wygląda to tak, jak wygląda, ale myślę, że takich czynników, które wpłynęły na te wyniki, jest zdecydowanie więcej, dlatego też myślę, że tutaj na taką głębszą analizę przyjdzie jeszcze czas i na rozmowę o tym w większym gronie. Mam nadzieję, że już niedługo w studiu telewizyjnym będziemy się mogli spotkać na te tematy, porozmawiać. Nie naciągam pana na w tej chwili wyciąganie takich konkretnych wniosków, panie starosto, i taką analizę, ale korzystając z okazji wrócę jeszcze do tego 12 sierpnia. Tam rozmawialiśmy również o przygotowaniach państwa placówek do 1 września. Pojawiła się kolejna informacja, pojawiły się rozporządzenia i dyrektywy, tak to nazwijmy, ministra edukacji narodowej. Sytuacja jest taka bardzo dynamiczna. Myślę, że państwo jako zarząd, pan jako starosta, przede wszystkim dyrekcje szkół na dzień dzisiejszy mają naprawdę bardzo dużo pracy. Tak, oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, no, mamy sytuację epidemiologiczną i ten COVID gdzieś tam się rozwija w jednych powiatach szybciej, w jednych powiatach wolniej. Wiadoma rzecz jest, że na dzień dzisiejszy jeszcze prawie 3 tygodnie zostało do rozpoczęcia nauki szkolnej i ta sytuacja, czy to w naszym powiecie, czy to w innych powiatach, może ulec gwałtownie zmianie.
Ja rozumiem też ministra edukacji narodowej pod tym kątem, że każdy powiat no, ciężko jest rozpatrywać indywidualnie, jakby MEN ma całą Polskę pod sobą. Tutaj jeżeli chodzi o to, że będziemy podejmować decyzje, czy decyzje będą podejmować dyrektorzy wraz z sanepidem, to na pewno nie jest zła decyzja. My jako organ prowadzący tak samo będziemy podejmować takie decyzje i będziemy, jeżeli będzie taka potrzeba, rzeczywiście będziemy szybcy w podejmowaniu decyzji, bo wiadomo, że ta epidemia no, nie może się rozprzestrzeniać w sposób taki niekontrolowany, więc jeżeli będzie tylko jakieś zagrożenie w którejś z placówek, natychmiast przejdziemy na naukę zdalną. Tak jak mamy trzy rozwiązania proponowane przez MEN, myślę, że w każdej szkole u nas może też być troszkę inne rozwiązanie ze względu właśnie na sytuację epidemiologiczną. Właśnie tutaj powiedział Pan bardzo ważne słowa. Każda placówka, pomimo ogólnych wskazań Ministerstwa Edukacji, jest na tyle specyficzna, że będzie musiała dołożyć wszelkich starań i znaleźć takie rozwiązania, żeby młodzież, która, czego życzę uczniom i nauczycielom, mogli spotkać się 1 września, była bezpieczna i zdrowo wróciła po iluś dniach nauki do domu. Tak, oczywiście. Przede wszystkim bezpieczeństwo, a dopiero drugą kolejną rzeczą jest nauka, bo jeżeli nie zachowamy tych wszystkich obostrzeń, aby to bezpieczeństwo zachować, ta nauka może potrwać tydzień, 2 tygodnie, być może miesiąc i szkoły będą na nowo zamknięte. Także przede wszystkim bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję Pani Starosto za te informacje. W kolejnych spotkaniach, Szanowni Państwo, już przed rozpoczęciem roku szkolnego postaramy się po prostu z Panem Starostą, z dyrektorami szkół powiatu łaskiego na bieżąco poinformować, jak ten 1 września rzeczywiście będzie wyglądał. Tak jak Pan Starosta mówił, to zależy od sytuacji i tego, co w danym momencie się po prostu, Szanowni Państwo, zadzieje. Tak, zdecydowanie czekamy na 1 września i liczymy na to, że uczniowie rozpoczną naukę od 1 września. My również życzę Panu, wszystkim mieszkańcom powiatu i uczniom może tych dobrych wakacji. Na razie jeszcze tych trosk związanych z nauką mogą sobie troszeczkę gdzieś tam podarować. Dlatego też wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Obchody Święta Wojska Polskiego mamy już za sobą, a pomnik stulecia Bitwy Warszawskiej został odsłonięty. Warto jednak wrócić do momentu budowy tego miejsca pamięci. Zobaczcie, jak powstawał ten obelisk i co symbolizują poszczególne jego elementy. Rok stulecia Cudu nad Wisłą trwa i w kolejnych programach przedstawimy najbliższych żołnierzy walczących w 1920 roku. Opowiemy również wspólnie wyjątkowe historie związane z ich losami, służbą oraz okolicznościami, w jakich ponieśli najwyższą cenę za ojczyznę. Pomnik stulecia Bitwy Warszawskiej powstał z inicjatywy sieradzkich harcerzy, a przede wszystkim komendanta chówca ZHP Sierac, harcmistrza Przemysława Serwety. Do pomysłu przyłączyło się sieradzkie starostwo powiatowe. Fundatorami miejsca pamięci są powiat sieradzki oraz Związek Harcerstwa Polskiego w Sieradzu. Obelisk stanowią dwie granitowe płyty o wysokości ponad 2 metrów i blisko 60 cm szerokości w każdej z płyt. Przerwa między płytami symbolizuje środkowy bieg rzeki Wisły, który dzieli obie części Warszawy. Na szczycie umieszczony został odlew orła, wykonany według wzoru z 1919 roku. Na lewej części monumentu widnieje napis w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Na prawej płycie umieszczono słowa ku pamięci wszystkich uczestników Cudu nad Wisłą z 1920 roku. Bohaterskim obrońcom ojczyzny przed najazdem bolszewickim. Całość łączy podpis. Społeczeństwo powiatu sieradzkiego. Po bokach zasadzono drzewka, które przekazało Nadleśnictwo Złoczew. Orła zwieńczającego dwie płyty obelisku odlano w pracowni artystycznej pani Agnieszki Lisiak w Ostrowie Wielkopolskim. Pomnik znajduje się na skwerze przy starostwie powiatowym od strony ulicy Piłsudskiego. Pomnik wykonał zakład kamieniarski Edwarda i Konrada Grobelnych z podsieradzkich jezior. Panie Edwardzie, szczęśliwie zakończona instalacja, piękny obelisk. Proszę powiedzieć, z czego on jest wykonany? Granitu polskiego z Szczelina. Granit polski ze Szczelina. Prosty bardzo w formie. Rozumiem, że to pęknięcie, bo takie opinie też słyszałem, to rzeka Wisła. Cud nad Wisłą, zwieńczony pięknym polskim orłem w koronie. Z czego
Ten orzeł jest wykonany? Orzeł z brązu jest wykonany. To naprawdę na lata wyjątkowa pamiątka, w bardzo dobrym miejscu, ale też sporo pracy i krótki termin realizacji. Niestety, trochę kosztowało nas to pracę, ale udało się wszystko dziękować Bogu, że tak wszystko poszło dobrze. Patrząc teraz na ten obelisk, odczuwa Pan satysfakcję, że Wy jako zakład również dołożyliście cegiełkę do tego, żeby to tak w tej chwili piękniej okazale na kolejne lata i dla kolejnych pokoleń wyglądało? Oczywiście. Satysfakcja jest z wykonania takiego pomnika dla Sieradzan. Z rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu rozmawialiśmy o zaginięciu 91-letniej kobiety, która wyszła z własnej działki i nie odnalazła drogi powrotnej do domu. Warto pamiętać i zatroszczyć się bardziej o osoby starsze. Pamiętajmy o tym. Często zdarza się, że poświęcamy zbyt mało czasu i uwagi osobom starszym. Skutki niestety bywają różne. O kwestiach bezpieczeństwa osób starszych rozmawialiśmy z rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, aspirant sztabową Agnieszką Kulawiecką. Na szczęście sukcesem zakończyły się poszukiwania 91-letniej kobiety, mieszkanki Łodzi, która oddaliła się z ogródków działkowych w Sieradzu. Po kilkunastu godzinach kobieta została odnaleziona. W działaniach poszukiwawczych wzięły udział służby ratunkowe, policjanci z sieradzkiej jednostki policji, a także z łódzkich oddziałów prewencji, a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. Zgłoszenie o zaginięciu starszej kobiety sieradzka policja otrzymała w późnych godzinach nocnych 16 sierpnia. Po otrzymaniu zgłoszenia został ogłoszony alarm dla sieradzkich policjantów i natychmiast przystąpiliśmy do akcji poszukiwawczej. W działaniach tych wzięło udział około 100 osób, w tym było to około 80 sieradzkich i łódzkich policjantów, łącznie z przewodnikiem psa służbowego oraz psem tropiącym, a także 4 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo rodzina sama szukała zaginionej kobiety, jednakże jeżeli te działania okazały się nieskuteczne, zaalarmowała policję. Dokładnie sprawdziliśmy lasy, dukty leśne, ciągi wodne, a także pola i okoliczne zarośla. Na drugi dzień w godzinach rannych maszynista pociągu przekazał informację, iż widział starszą kobietę, która spacerowała w pobliżu torów pod Sieradzem, około 6 km od miejsca zaginięcia. Natychmiast w ten rejon został skierowany patrol policji, który odnalazł zaginioną staruszkę. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Starsza pani została przebadana przez zespół pogotowia ratunkowego. Nie miała ona żadnych obrażeń. Pani oświadczyła, że czuje się dość dobrze. Jak twierdziła, po prostu wyszła z terenu działek i nie mogła znaleźć drogi powrotnej. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do maszynisty pociągu, który przekazał nam informacje, które stały się pomocne w odnalezieniu starszej kobiety. W dzisiejszych czasach szczególnie powinniśmy poświęcić więcej czasu oraz zwrócić uwagę na naszych najbliższych, szczególnie osoby w podeszłym wieku. Warto ich wspierać, rozmawiać, odwiedzać. O czym warto pamiętać, żeby uniknąć takiej sytuacji, jaka kilka dni temu zdarzyła się w Sieradzu? Tak, oczywiście jest jak najbardziej wskazane. Jeżeli mamy pod opieką osobę starszą, pamiętajmy, aby poświęcić jak najwięcej uwagi, właśnie z tą osobą rozmawiać, uczulać ją, aby sama nie opuszczała miejsca zamieszkania, aby nie oddalała się zbyt daleko od domu. Policja w całym kraju otrzymuje bardzo dużo sygnałów o zaginięciu osób starszych, prowadzi akcje poszukiwawcze. Również nasza jednostka policji, sieradzka komenda, każdego roku otrzymuje kilkanaście takich informacji. Z uwagi na to prowadzimy też takie działania poszukiwawcze. Jeżeli mamy taką osobę starszą pod opieką, warto jest pomyśleć o tym, aby taka osoba miała z sobą dane kontaktowe, dane personalne swoje, dane kontaktowe osób, z którymi które należy poinformować w przypadku zaginięcia. Bardzo pomocne są takie opaski SOS, bądź też zegarki z GPS-em, dzięki którym można podglądać lokalizację osoby i w przypadku dłuższej nieobecności widzimy po prostu, gdzie ta osoba się znajduje. Ponadto warto pomyśleć o tym, aby wiedzieć, jak jest ta osoba ubrana, jakie miejsca najczęściej chodzi, gdzie lubi spacerować, ponieważ jest to pomocne przy prowadzeniu takich działań poszukiwawczych. Warto jest, aby osoba miała też informacje o swoich chorobach, na które cierpi, bądź przyjmowanych lekach. Szczególnie apelujemy i uczulamy osoby, które mają w swojej rodzinie osoby starsze pod opieką, aby rozmawiały z tymi osobami, posiadały jak najwięcej informacji o tych osobach, aby wiedziały, w jakich miejscach się udają, z kim spędzają wolny czas.
22 sierpnia rusza 410. sieradzka pielgrzymka na Jasną Górę. Po raz pierwszy niestety ze względu na COVID-19 będzie zupełnie inaczej. Pielgrzymka rozpocznie się mszą świętą w sobotę o godzinie 6.30 rano w Bazylice Mniejszej, a start o godzinie 8.00. Piłkarze sieradzki Warty nie zwalniają tempa. Biało-zieloni w meczu czwartej kolejki czwartej Ligi Łódzkiej pokonali na wyjeździe Ceramikę Opoczno. Aż 0-6 i są na czwartym miejscu w tabeli. Najbliższy mecz odbędzie się w sobotę na sieradzkim stadionie o godzinie 17.00. Warto wesprzeć sieradzon w drodze do awansu. Zapraszamy wszystkich do gorącego kibicowania naszym piłkarzom. Czwartoligowa Warta Sieradz pojechała do Opoczna, aby rozegrać mecz czwartej kolejki z miejscową Ceramiką. Warto podkreślić, że w wyjściowym składzie gospodarzy znalazło się aż 8 młodzieżowców. Spotkanie od początku kontrolowali sieradzanie. Wynik spotkania otworzył już w trzeciej minucie Wiktor Płoneta. Po 20 minutach sędzia podyktował rzut karny dla Warty. Do piłki podszedł kapitan Sieradza Łukasz Mitek. Jednak jego intencje wyczuł bramkarz gospodarzy Piotr Gwarda. W 28 minucie prowadzenie biało-zielonych podwyższył Łukasz Chojecki. Po 37 minutach było już 0-3. A ze swojej drugiej bramki w tym meczu mógł cieszyć się Wiktor Płoneta. Pierwsza część spotkania zakończyła się właśnie takim rezultatem. Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy na listę strzelców wpisał się Mariusz Woźniak. Po godzinie gry piątą bramkę dla podopiecznych trenera Piotra Morawskiego strzelił Adam Patora. Na 10 minut przed końcem spotkania wynik na 0-6 ustalił rezerwowy Krzysztof Składowski. Następne spotkanie odbędzie się na stadionie Mosir w Sieradzu w najbliższą sobotę o godzinie 17.00. Zapowiada się ciekawy mecz, bowiem Warta podejmie rezerwy spadkowicza z Ekstraklasy ŁKS Łódź. Klub z Alei Unii jest liderem czwartej Ligi Łódzkiej. To ostatnia informacja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym przeglądzie wydarzeń. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część programu. Zapraszam na program Nasze Sprawy z prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą. Rozmawiałem m.in. o inwestycjach realizowanych obecnie na terenie naszego miasta. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Mój gość, prezydent Sieradza, pan Paweł Osiewała. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panu, witam serdecznie telewizów. Od długiego czasu i samorząd, i mieszkańcy szukaliście jakiegoś rozwiązania, żeby tutaj było bezpiecznie. No i jest. 18 sierpnia powoli prace nad tym skrzyżowaniem się rozpoczną. Jesteśmy dosłownie na kilka minut przed pierwszymi pracami wykonawcy tego zadania firmy sieradzkiej Prydim. Pierwsze prace związane ze zmianą organizacji ruchu już tutaj będą się za chwilę odbywały. To bardzo ważna w arterii komunikacyjnej miasta Sieradza inwestycja i dzięki uprzejmości pana marszałka i zarządu województwa łódzkiego ostatnie dwa lata i szczególny wkład tutaj zarządu dróg wojewódzkich, ale również i osobiste zaangażowanie pana marszałka Grzegorza Schreibera doprowadziły do tego, że wreszcie to miejsce, które jest tak ważne dla mieszkańców Sieradza, ale również było miejscem bardzo niebezpiecznym. Mam nadzieję, że do końca bieżącego roku ulegnie całkowitej zmianie. Jeżeli mówię tutaj o współpracy z Urzędem Marszałkowskim, to absolutnie to jest współdziałanie samorządu miasta i Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Wojewódzkiego Dróg. 2 miliony złotych to są środki pochodzące z miasta i do tego jeszcze również trzeba doliczyć 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych za projekt wykonany w roku ubiegłym, a pozostałe część środków, czyli prawie 1 800 000 złotych pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Gorąco apeluję za Państwa pośrednictwem
szkolnictwem zrozumieją, że uciążliwości, które będą spotykać przez najbliższe kilka miesięcy, będą skutkowały poprawą, zdecydowaną poprawą jakości i bezpieczeństwa, ale również i komfortu jazdy. Żeby było lepiej, musi być trochę gorzej i o to gorąco apeluję. Nie denerwujmy się, ta organizacja ruchu będzie tak zrobiona, aby jak najmniej te skutki odczuć, a niedawno rozmawialiśmy na ten temat z wykonawcą, że całkowite zamknięcie tego skrzyżowania spowoduje, że ten okres remontu tutaj skrócimy do absolutnego minimum. I przypomnę Państwu, że tutaj również to nie będzie tylko i wyłącznie postawienie samego ronda, ale masa infrastruktury, która tutaj jest głębokiej, szczególnie w tym miejscu krzyżują się arterie kanalizacji deszczowej. To są duże przekroje, duże arterie zbierające wodę z dużej części miasta, odprowadzające je do rzeki Krasawy. Dlatego proszę o cierpliwość i apeluję gorąco o to, abyśmy byli wyrozumiali. Kiedy de facto rozpoczęcie już takich konkretnych prac związanych z objazdami i z tymi pracami, o których Pan mówił, i ziemnymi? Ja myślę, że niebawem. Tutaj spotykaliśmy się z wykonawcą i z panem dyrektorem Zarządu Wojewódzkiego Dróg niecałe dwa, czy może 2,5 tygodnia temu. I tutaj wykonawca zgłaszał obawy, jak szybko uda się te procedury załatwić. Okazuje się, że tak, plac budowy przekazany. Ja myślę, że potencjał firmy, która będzie to realizowała, jest tak duży, że z pewnością Państwo bardzo szybko zobaczycie efekty pracy. I jeszcze raz przypomnę, musimy przyzwyczaić się do tego, że te kilka miesięcy będziemy musieli jeździć objazdami i mam nadzieję, że one nie będą aż tak uciążliwe dla Państwa. Kiedy otwieramy rondo zgodnie z planem? No listopad to jest czas, jeżeli nic się takiego nie wydarzy, to myślę listopad, początek grudnia. Wykonawca deklarował takie zakończenie robót i mam nadzieję, że całkowite zamknięcie tego skrzyżowania spowoduje, że terminy zostaną dotrzymane i wykonane. Porozmawiajmy teraz o Górce Kłodzkiej między innymi. Tak, jesteśmy w miejscu, które jest dosłownie kilka kroków od skrzyżowania Jana Pawła i 1 Maja, Górka Kłodzka. Droga do inwestycji, która już powstała, mówimy tutaj o firmie Szni, która umieściła się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ogromne przestrzenie, kilkanaście hektarów ziemi po jednej i po drugiej stronie ulicy Górka Kłodzka, dojazd do wodociągów, ale również otwarcie przestrzeni ekonomicznej. To bardzo również ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju miasta Sieradza. Tak jak wspomniałem przed chwileczką, to są tereny inwestycyjne, kilkanaście hektarów, które chcemy otworzyć dla potencjalnych przedsiębiorców. Takie rozmowy i z prywatnymi właścicielami nieruchomości, ale również z miastem, które posiada tam również grunty, są prowadzone. Mam nadzieję, że nowa droga powodująca skomunikowanie tej części strefy ekonomicznej będzie tym bodźcem do tego, aby inwestorzy chcieli tutaj przychodzić i dalej inwestować. To bardzo blisko skrzyżowania z drogą S8, bardzo interesujące i atrakcyjne tereny. Koszt tej inwestycji, o której wspomniałem, to jest 2 880 000 zł. Warto tutaj podkreślić, że Sieradz od kilku lat może korzystać, a w ostatnim czasie w szczególny sposób może korzystać z dofinansowania, które jest dedykowane przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. Od 2 lat do Sieradza co roku trafia kilka milionów złotych. W bieżącym roku to jest prawie 3 miliony złotych na wsparcie naszego samorządu w inwestycje drogowe i to powoduje, że w tym roku będziemy mogli wydać na drogi w naszym budżecie prawie 11 milionów złotych. Warto również wspomnieć o ulicy Stajeckiego Koliby i łącznika ulicy Wnuka z ulicą Jana Pawła. Tam też inwestycja wcale nie mała, bo za kilka milionów złotych to skomunikowanie te przestrzeni dojazdowej do przedszkola nr 15, ale również i stworzenie ciągu pieszojezdnego w kierunku ulicy Jana Pawła, ucywilizowanie bardzo ważnej również przestrzeni w naszym mieście.
kolejnych kilkadziesiąt miejsc parkingowych na tej ulicy spowoduje, że mieszkańcy, szczególnie bloków w bezpośrednim sąsiedztwie tej ulicy, odczują naprawdę komfort z użytkowania tej przestrzeni. I tak jak wspomniałem wcześniej, duże prace projektowe, bo ulica Żeromskiego, przebicie do ulicy Krasawnej, to również na przyszły rok ważna inwestycja, ale po to, abyśmy mogli to zrealizować, musimy najpierw wykonać dokumentację techniczną. Jesteśmy na ulicy Widawskiej, to kolejna potężna inwestycja realizowana wspólnie przez inne również samorządy. Tutaj działanie, i warte jest to podkreślenia, właściwie czterech jednostek, bo jest to Urząd Miasta, jest to Urząd Gminy Sieradz, Starostwo Powiatowe i do tego jeszcze wszystkiego dochodzi projekt rządowy związany z Funduszem Dróg Samorządowych. Bardzo cieszę się, że ta arteria, tak ważna dla mieszkańców tej dzielnicy, jest realizowana. No, jesteśmy w otoczeniu kurzu, w intensywnych prac, przy pięknej pogodzie. Mam nadzieję, że zgodnie z tym, co mówił pan dyrektor zarządu powiatowego dróg, ale również i pan starosta, terminy zostaną dochowane. Już niebawem ta droga będzie oddana do użytku. Poprawi się zdecydowanie jakość życia mieszkańców tej dzielnicy. Jak sobie państwo przypomną, wielokrotnie tutaj dochodziły głosy, że dzieci chodzą w błocie, że dzieci nie mogą normalnie do szkoły przejść, że jest niebezpiecznie, tak, że duży ruch samochodowy, bo to jest również ważna arteria, która komunikuje się raz z kierunkiem Widawa, później dalej Bełchatów i to było bardzo istotne. Dzięki uprzejmości państwa radnych odpowiedzieli na moją propozycję. 4 miliony złotych miasta Sieradza włożone w tą drogę. Również nasze duże wysiłki z panem prezydentem Matysiakiem po to, aby również wsparcie w wysokości ponad 7 milionów złotych dotarło z Funduszu Dróg Samorządowych, ale również bardzo dobrze przygotowany wniosek przez Starostwo Powiatowe na tą drogę i dołożenie się do tej inwestycji pana wójta, tak aby do granic powiatu ta droga została wykonana, skutkuje tym, że ta arteria również będzie wykonana. Staramy się robić konsekwentnie. Tutaj mówimy o ulicy Widawskiej, przypomnę państwu ulicę Ludową. Rozmawialiśmy również o Żwirowej Nowej. To są te dzielnice, takie satelity naszego miasta, już nie wspomnę o ulicy Dworskiej, która jest do stref ekonomicznych. To są satelity naszego miasta, które są komunikowane, realizowane. Życzyłbym sobie, że miał setki milionów złotych na wykonanie wszystkich dróg miejskich, a jest ich ponad 90 kilometrów w naszym mieście, ale staramy się sukcesywnie i konsekwentnie poprawiać jakość życia mieszkańców, a również po drugiej stronie ulicy Sienkiewicza w przyszłym roku ulica Piątkowskiej i satelity tej ulicy za prawie 7 milionów złotych zostały zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych na rok przyszły i również to będzie robione. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy ulicę Borek po stronie miasta i drogę w kierunku Kamionacza po stronie drogi powiatowej, no to myślę, że mieszkańcy tych dzielnic i tych satelit, które są integralną częścią naszego miasta, będą odczuwać poprawę jakości nie tylko ścisłe centrum, ale również i obrzeża naszego miasta. Tytułem podsumowania, proszę powiedzieć, jakie na dzień dzisiejszy miasto środki zaangażowało w inwestycje, również mówię tutaj o placówkach oświaty i innych, które się toczą. Państwo radni zaczynali, i ja również, i mieszkańcy naszego miasta zaczynali ten rok z budżetem rzędu 180 kilku milionów złotych, bo takie były projekty. Dziś mogę powiedzieć, że nowelizacja, która jest przygotowana na sesję 31 sierpnia, już przekracza 200 milionów złotych, a po stronie inwestycji w prognozach wieloletnich na ten rok będziemy mieli przeznaczone prawie 30 milionów złotych. Panie prezydencie, jesteśmy przy bardzo dużym centrum logistycznym, nie będę wymieniał nazwy firmy, ale tutaj też planujecie poważną inwestycję, konkretny dojazd i zjazd z ronda do podstrefy ekonomicznej. Ze względu na to, że prowadzimy rozmowy z inwestorami, którzy są zainteresowani inwestycjami w sieradzkiej strefie ekonomicznej, strefie Woźniki, Górka Woźnicka, decyzja o tym, aby w ramach realizacji zadań własnych gminy przygotować w tym roku projekt na wykonanie tej drogi, ulica Magazynowa, bardzo ważna arteria od ronda
które komunikuje drogę krajową z drogą S8, to jest droga 83 i wzdłuż lasu, dla tych, którzy jeżdżą tutaj tą drogą, wzdłuż lasu zjazd od ronda w kierunku centrum logistycznego, o którym pan redaktor wspomniał, i dalej do strefy ekonomicznej. Tam jest potężny grunt, ponad 20 hektarów ziemi, z czego kilkanaście hektarów należy do miasta Sieradza. To spowoduje ożywienie tej przestrzeni, da sieradzanom kolejne możliwości miejsc pracy i dojazd jest tutaj konieczny, dlatego że wtedy ruch samochodowy byłby tutaj ogromny, a zszedłby z ulicy Sienkiewicza i tą drogą, która byłaby przygotowana wzdłuż lasu bezpośrednio z ronda, odbywałby się do specjalnej strefy ekonomicznej. To będzie dodatkowy argument, aby inwestor, z którym prowadzimy rozmowy, podjął taką decyzję, żeby z Sieradzem związać swoje losy. Panie prezydencie, o inwestycjach moglibyśmy jeszcze, które się toczą w tej chwili, rozmawiać długo, ale myślę, że postawmy tutaj kropkę. O inwestycjach rozmawialiśmy wspólnie z prezydentem Sieradza, panem Pawłem Osiewałą. Zapraszam do oglądania kolejnych programów Nasze Sprawy. Jeszcze raz, panie prezydencie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu redaktorowi i do zobaczenia, drodzy telewizowie. Już wkrótce, bo będzie na pewno o czym rozmawiać. Dziękujemy za uwagę. Teraz przed Państwem kolejny odcinek Łódzkie na Plus. Zapraszam do oglądania materiału. Łódzkie na Plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Ponad 57 milionów dla mikro i małych przedsiębiorców z regionu dotkniętych epidemią COVID-19. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego kieruje kolejną formę wsparcia ze środków unijnych na tzw. kapitał obrotowy, który może być przeznaczony m.in. na zobowiązania i wypłaty dla pracowników. To jest program, który został zaczęty, zaprojektowany przez Ministerstwo Rozwoju. To był program, nad którym od samego początku pracowaliśmy i chcieliśmy w nim jak najszybciej wziąć udział. Nabór wniosków rusza 3 września o godzinie 10, jednak na stronie cop.locki.pl już można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi konkursu. Przedsiębiorcy mogą również dowiedzieć się, w jaki sposób będzie wyliczana wysokość dotacji i kto może się o nią ubiegać. Dla przykładu mogę tylko podać, że osoba samozatrudniona może otrzymać nawet ponad 23 tysiące złotych. Wojewódzki Szpital w Zgierzu przestaje być jednoimienny. Od sierpnia nie są już leczone tam tylko osoby chore na COVID-19 albo z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Dawny budynek szpitala psychiatrycznego został wydzielony i będzie pełnić funkcję czysto covidową, natomiast główny budynek szpitala ma przywróconą funkcję szpitala wojewódzkiego, czyli dostępny jest dla wszystkich pacjentów. Szpital został tak przeorganizowany, aby pacjenci byli bezpieczni. Trwa nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Biznes na Plus. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla przedsiębiorców z regionu. Nagroda stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej biznesnaplus.locki.pl do 30 września bieżącego roku. Jeszcze do końca sierpnia mogą zgłaszać się gospodarstwa agroturystyczne do konkursu Weekend na Wsi. Ideą konkursu jest wyłonienie gospodarstw wyróżniających się na tle innych, szczególnie pod kątem kultywowania tradycji na wsi, możliwości spędzenia wolnego czasu, jak również degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw przygotowanych z produktów z własnego gospodarstwa. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 18 tysięcy złotych. Więcej informacji na Locki.pl. 21. edycja wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski w miniony weekend zawędrowała do Zduńskiej Woli. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.
Nasza szkoła ma 95-letnią tradycję, mamy bardzo bogato wyposażone sale, mamy tutaj wspaniałe otoczenie do nauki i nie tylko, dla zabaw, różnych zajęć sportowych. Nauka w szkole rolniczej to nie tylko nauka przy książkach, ale również nauka często wychodzi w pole. Kiedy jest sprzyjająca pogoda, zabieramy się za prace rolnicze. W Zespole Szkół Rolniczych w Sędziowicach uczymy się eksploatacji i użytkowania maszyn rolniczych. Nabywamy prawo jazdy kategorii T, które ułatwia nam późniejszą pracę w gospodarstwie. Mamy bardzo duże zaplecze maszyn rolniczych. Naszych absolwentów możemy spotkać w całej Polsce. Najczęściej pracują w zawodach wyuczonych w szkole i często idą na studia. Jeżeli Twoją pasją jest rolnictwo, wybierz szkołę w Sędziowicach. Polecam. Trwa nabór do szkoły branżowej w zawodach kucharz oraz mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych. Technik architektury i krajobrazu jest to głównie kierunek dla wszystkich tych, którzy marzą o założeniu własnej firmy zajmującej się projektowaniem, zakładaniem oraz pielęgnacją ogrodów, ale także dla tych wszystkich, którzy mają możliwość pracy przy zagospodarowaniu terenów w zielonych miastach, pracy w szkółkach lub jej własne założenie. Jestem na kierunku o agrobiznesie. Na kierunku jest bardzo fajna atmosfera. Ogólnie kierunek agrobiznesu mówi nam o tym, jak mamy zarządzać własną firmą, jak mamy przekładać wszystkie nasze możliwości, nasze działania na to, by mieć jak najlepsze zyski. Mówią nam, jak mamy prowadzić różne rozliczenia dotyczące własnej firmy. Po tym kierunku naprawdę mamy największe możliwości do otworzenia własnej firmy i działalności. Jesteśmy uczniami klasy czwartej Technikum Żywienia. W moim typie szkoły zajęcia praktyczne oraz teoretyczne odbywają się już od pierwszej klasy. Miałam praktyki zagraniczne z Erasmus+, w Portugalii byłam. Było świetnie. Nie dość, że poznałam kuchnię portugalską, wspaniałych ludzi, to jeszcze odpoczęłam przy okazji. Było świetnie. Mamy do zaoferowania internet. W internacie są dwa łączniki, jeden chłopaków, drugi dziewczyn. Pokoje są trzyosobowe dla dziewcząt i 5-6 dla chłopaków. Jest troszkę nauki, ale całego serduszka polecam wszystkim tą szkołę. Zapraszamy do naszej szkoły! Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza 31 sierpnia na godzinę 17 do Parku Bronieskiego. Odbędzie się wtedy festyn dla dzieci z okazji zakończenia wakacji pod tytułem Żegnaj lato na rok. Wydarzenie poprowadzi Urszula Pakuła, autorka piosenek, tekstów, scenariuszy do programów edukacyjno-muzycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nie zabraknie dobrej zabawy, tańców i muzyki. Podczas pikniku na uczestników czekać będą także quizy i zagadki. Festyn odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, a w przypadku złej pogody wydarzenie odbędzie się w sali SDK-u. Zapraszamy. Pojazdy mechaniczne mimo obecnej sytuacji z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 nie mogą poruszać się po drogach bez ważnych badań technicznych. Dlatego nasza stacja kontroli pojazdów PKS Sieradz wykonuje badania w pełnym zakresie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13, z zachowaniem szczególnych wymagań sanitarnych. Nasi pracownicy stosują środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, podczas całego procesu obsługi klienta zarówno w biurze, jak i kanale diagnostycznym. Zastosowaliśmy również przegrodę między pracownikiem a obsługiwanym klientem. Stosujemy przepisy odległości między osobami oraz umożliwiamy dezynfekcję rąk. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wymagań sanitarnych ograniczy do minimum ryzyko zakażenia, a jednocześnie umożliwi naszym klientom wykonanie badania technicznego. Zapraszamy wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych do przeprowadzania badań na stacji diagnostycznej PKS Sieradz. Film.
firma EcoWiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy.
Oryginalne aranżacje, wysmakowana przestrzeń, rozwiązania ergonomiczne i estetyczne. Jeżeli marzysz o wnętrzu na miarę Twoich potrzeb, stylu życia, osobowości, planujesz remont, salon meblowy Tata kompleksowo wyposaży każdą przestrzeń. W ofercie designerskie ikony stylu, klasyka o unikatowej wartości, polskie marki Vox, Meblomak, Gala czy Taranko. Także trendy sezonowe, produkty codziennego użytku i ponadczasowe. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowany moodboard. Działamy holistycznie od projektu po kompleksowe wyposażenie. Nasza kreatywność nie zna granic. Od stylu vintage, postindustrialnego, glamour, aż po kolonialny, orientalny czy prowansalski. Jesteśmy dla Was w dwupoziomowym salonie na powierzchni 1200 m. Gwarantujemy profesjonalne porady dekoratorskie, produkty wysokiej jakości oraz dogodny system płatności. W tych trudnych czasach pandemii prowadzimy sprzedaż zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do naszego salonu w Sieradzu przy ulicy Warszawskiej 11A. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu 509 407 463 oraz 519 303 701. Nasze aranżacje i kolekcje mebli w Twoim wnętrzu. Zapraszamy! Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Na tym kończymy nasz program. Nasze materiały są dostępne również na stronie telewizji internetowej www.8tvr.pl. Zachęcamy również do odwiedzania nas na Facebooku, gdzie znajdziecie najświeższe informacje z regionu. Na serwis informacyjny zapraszam w poniedziałek po godzinie 18. Bądźcie ostrożni, pamiętajcie o osobach przebywających w izolacji na kwarantannie. To dla nich bardzo ważne. Bądźmy razem w tym trudnym czasie. Życzę Państwu dobrego zdrowia oraz miłego weekendu. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek.